Niezmiernie mnie ciekawi, czy ktoś z was spodziewał się, że ten oto autor zagości na strefie czytacz Andrzej Pilipiuk i jego najnowsza antologia Czarna Góra. Antologia, ale, tak? Ale już wcześniej mówiłeś o książce Pilipiuka pana. Jakubie Wędrowyczu. Tak. No właśnie, to było 2 lata temu, wakacje były. Ale można byłoby powiedzieć tak tutaj, bijąc w godzinówkę, że to nie było w pełnym wymiarze godzin, bo to było zaledwie wspomnienie w podsumowaniu miesiąca. Tak, ale zdarzyło było. Mi się przeczytać pierwszy tom przygód Jakuba Wędrowycza, które no... Całkiem fajnie napisane, przyjemnie napisane, no, nawet nie całkiem fajnie, tylko przyjemnie napisane, ale jednakowoż postać Jakuba mnie nie przekonała. Tak, wiem, to jest ten moment, kiedy wszyscy fani Andrzeja Pilipiuka, którzy cudem włączyli strefę czytacza, właśnie klikają czerwony krzyżyk, przeżegnują się i odchodzą, bo nie są w stanie takiej herezji znieść. Natomiast tak, dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać nie tylko o samej książce Andrzeja Pilipiuka, Czarnej Górze, ale też o bardzo ciekawym zjawisku, wydaje mi się, a właściwie pladze dzisiejszych czasów. Światopogląd i poglądy autora kontra jego książkę. Jak to jedno na drugie oddziałowuje? Bo chyba sama musisz przyznać, że to jest straszne, co się w ogóle w tych czasach dzieje. No w ostatnich miesiącach zwłaszcza to dużo słychać, że jednak niektórzy w internecie piszą, że nie czytają tego autora, ponieważ nie podoba im się jego pogląd na różne tematy, zwłaszcza polityczne. Tak. Słabe to, jak dla mnie. Powiedziałaś w ostatnich miesiącach i miałem zaprzeczyć temu, ale muszę się z tobą zgodzić, bo chyba ten czas pandemii, kiedy ludzie mają jednak niektórzy za dużo czasu w domu, to zaczynają się tam wojenki w internetach toczyć, zupełnie niepotrzebne przepychanki i zapominanie o tym, że wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale o tym za sekundę. Najpierw w ogóle książka, bo bohaterem filmu jest książka Czarna Góra, pięknie wydana. W ogóle jestem fanem tych wydań. To jest tak, wiem. Tak, oprawa zintegrowana, taka mięciutka, ale też taka nie do końca mięciutka, tutaj ładnie szyta. W ogóle książka, która wygląda bajecznie wręcz, jest to się chyba Kapitałka nazywa, wiem, prowadzę kanał książkowy, powinienem wiedzieć, jak się to nazywa. No, szczyt i hańba, normalnie. Szczyt? Wstyd chyba, a nie szczyt. Wstyd i hańba. Chyba, że szczyt hańby. Hańba! Można i tak, i tak. W każdym razie uwielbiam te wydania. I teraz sama antologia Andrzeja Pilipiuka, na którą składa się zaledwie 5 opowiadanek, 400 stron. I kurczę, wow! Powiem wam szczerze, że różnorodność jest duża, ale praktycznie wszystko gdzieś tam opiera się na jakiejś historii, gdzieś tam okolice II wojny światowej, przed II wojną światową, różnego typu właśnie historie osadzone gdzieś tam w różnych realiach historycznych, chociaż nie wszystkie. Moim ulubionym opowiadankiem zdecydowanie jest Czarna Góra, opowiadająca o strasznej, można powiedzieć, przeklętej górze, do której, jeżeli ktoś, na którą ktoś wejdzie, to potem wraca ze strasznym pasożytem, umiera i jest to nieuleczalne i w ogóle jakaż tam tajemnica się kryje i czy warto o bogactwa walczyć tak, by ryzykować własne życie. Inne opowiadania na osadzone w czasach Galicji, no to właśnie to było opowiadanie, czy też w czasach, można powiedzieć, Piłsudskiego, 1927 rok, kiedy to trzeba zapobiec zamachowi, domniemanemu zamachowi na Carewicza, no a tutaj w grę wchodzi użycie, uwaga, uwaga, polskiej bomby atomowej. O kurczę. Także dzieje się, mamy też opowiadanie związane z nieznanym tworem Vivaldiego. No generalnie dużo takich wykopalisk można byłoby powiedzieć, co mocno się chyba z Andrzejem Pilipiukiem wiąże, bo on, jeżeli mnie pamięć nie myli, z zawodu jest archeologiem. I widać tę smykałkę do drążenia. Każde opowiadanie według mnie bardzo fajne i gdyby ktoś mi miał zapłacić 1 000 000 złotych za wskazanie słabszego, to bym nie potrafił, bo one są różne, a każde fajne. Co w antologiach też nie jest normą. W antologii z reguły jest tak, że słabiej i coś wypada, ale generalnie tutaj jest naprawdę fajnie. Bardzo mi się książka podobała. Świetnym stylem napisana przede wszystkim, bo co trzeba powiedzieć, przy Jakubie Wędrowyczu to też ci mówiłem, że to było fajnym stylem napisane, no ale ten bimberek pociągany... Skarpety chyba najbardziej cię tak, zniechęciły. Tak, ono trudno śmierdzące. A mnie trudno zniesmaczyć. No to fakt. Trudno mnie zniesmaczyć, aczkolwiek udało się Andrzejowi Pilipiukowi w tamtym wydaniu, natomiast tutaj to jest mój drugi powrót i jestem strasznie z tego powrotu zadowolony, bo to na pewno jest początek przygody z Andrzejem Pilipiukiem. Początek przygody, która teoretycznie, gdybyśmy szli z modami internetowymi, nie powinna mieć miejsca. Bo Andrzej Pilipiuk, można go nie znać, ale wszyscy wiedzą, prawicowy fantasta. No a o czytaczach wiele można powiedzieć, ale na pewno nie można nam zarzucić prawicowości. No nie, no dlatego tak. Naprawdę ja się naprawdę dziwię, dlaczego ty żeś się zgodził na recenzję tej książki. No po prostu to jest zło wcielone, no.
Nie, tak. No, nie wiem, dla mnie jest śmieszne, absurdalne, jak można sugerować się opinią innego człowieka, znaczy autora, i jednocześnie nienawidzić jego książek, chociaż się nad ich nie czytało. I mówi się, że się nie przeczyta, bo nie podoba im się pogląd autora, ale co ma piernik do wiatraka, co ma jedno z drugim wspólnego? Tak. O ile nie jest oczywiście to książka, która składa się z samych, że tak powiem, poglądów autora. To wtedy można mieć ale to też niekoniecznie. Wiesz co, to zacznę od samego końca twojego wywodu. Bo można mieć ale. Według mnie dużo lepsza jest taka książka, przedstawiająca nawet inne poglądy, czy zupełnie inny punkt widzenia świata, kiedy my możemy się wczuć w bohatera i mamy od razu tego bohatera przedstawionego i widzimy, co nim kieruje, dlaczego on jest tak uwarunkowany, a nie inaczej. Dlaczego on poszedł w tę stronę, a nie w inną. Jest to na pewno rozsądniejsze, ciekawsze dla duszy i ciała, aniżeli te wszystkie przekrzykiwania, bo Wojenka jest oczywiście na punkcie światopoglądu, polityki, religii, jest czymś, co zaczyna nas w jakimś stopniu większym niestety definiować. I ciągle gdzieś widać, a to ten autor pokłócił się z tym, a to z tamtym, a to tego autora nie czytajcie, bo to pisowiec, to jest zło wcielone. Ja ci powiem tak, mówisz, że warto czytać, poznać perspektywę bohatera i tak dalej, ale to już masz coś, że tak powiem, już potencjalny czytelnik wie, na co może liczyć, czego się spodziewać i on nie musi się wcale decydować, bo to można go drażnić, tak, pogląd innej osoby w tym temacie. Więc on już tutaj jakąś podstawę do tego, czy czytać, czy nie czytać ma. A nie, że po prostu, wiesz, nie masz pojęcia nawet książki, ale napisał go ten i ten autor i nie, no po prostu nie, bo jest autorem osoba, która w ogóle jest przeciwko, wiesz, nam, że tak powiem, politycznie. Wydaje mi się, że to jest totalna brednia. Przepraszam cię. No masz dlaczego? Prawo tak mówić. Dlatego, że możemy czytać książki napisane z perspektywy mordercy. Nierzadko możemy czytać książki z perspektywy gwałciciela, przepraszam, amanta miłosnego. Możemy wczuwać się w ogóle w jednostki, które są moralnie przynajmniej wątpliwe, ale nie możemy wczuć się w jednostkę, która ma inne poglądy polityczne, bo tak. To już jest po prostu poniżej w ogóle granicy. A czy nie piekła. Zauważyłeś, że jednak mamy więcej wspólnego jednak z tą polityką, aniżeli z mordercami? Że bardziej obcujesz z tą polityką, bo wszędzie cię zalewa w internetach, w gazetach, w telewizji i z osobami, które powiedzmy mają inne zdanie od ciebie? Że to bardziej na ciebie wpływa, bo jesteś bliżej tego, ale jednak z mordercami, gwałcicielami to jesteś hen daleko? Niby tak, ale niby nie. No właśnie. Wszystko tak wynika z tego, że my nie potrafimy używać mózgu do dialogu. My potrafimy się przekrzykiwać, kłócić. Natomiast no, Andrzej Pilipiuk, którego wysłuchałem kilka wywiadów przed nagraniem tego filmu, po przeczytaniu już książki, żeby sobie nie robić tutaj, wiecie, żadnej jakiejś tam narzutki na to, co przeczytałem, na to, co zrozumiałem. To jest człowiek, z którym ja nie zgadzam się w wielu zasadniczych kwestiach i sądzę, że gdybyśmy mieli rozmawiać, to przynajmniej nie mielibyśmy o czym rozmawiać, jeżeli nie mielibyśmy się kłócić, tak? Bo niestety polityka wywołuje kłótnie. Natomiast uważam, jako czytelnik, jako osoba o nawet sprzecznych poglądach, innych poglądach, że czytając tę książkę, bawiłem się znakomicie i to jest kawał fantastycznej literatury, świetnie napisanej książki. Człowiek, który tytułuje się sam wielkim grafomanem, pisze fantastyczne książki. Człowiek, który otwarcie mówi o swojej dysortografii, oczywiście ja wiem, to jest redakcja korekta, co ma wpływ, ale pisze świetną książkę językową, po prostu kapitalnie wchodzącą i fabularnie również. Napisać opowiadanie, nie 16-tomowy cykl rozwleczony po prostu do granic możliwości, ale napisać opowiadanie mające kilkadziesiąt stron, wciągające, ciekawe, zawierające puentę, to jest coś dla mnie wyjątkowego. Znaczy puentę, no, kończące się w taki bardzo pilipiukowy sposób, bym powiedział. No właśnie, bo to jest to, że podziwiamy autorów, którzy potrafią swoją historię tak rozbudować, taki wielki świat stworzyć, tyle postaci, tyle wątków. To jest takie godne podziwu, no bo ileż trzeba mieć tych myśli, tą wyobraźnię, żeby takie cudo stworzyć. A tak naprawdę, chyba dla mnie w tym momencie jest bardziej wyjątkowe to, żeby to wszystko przelać w mniejszej formie, właśnie w krótszej formie. Zwięzłej. Bo ja na przykład, no powiem, że zaczęłam pisać moją książkę, o ile to można w ogóle nazwać książką, powiedzmy mój twór literacki. I ja się wziąłam za coś dłuższego.
aniżeli krótszego, bo ja wiem, że ja w krótkiej formie no nie dam rady tego zrobić. No bo po prostu nie czuję się, nie wyobrażam sobie, że mogła wszystko, co chcę napisać na kilku stronach, a nie powiedzmy kilkuset. No opowiadanie nie sprzyja tym, którzy chcieliby jakieś braki umiejętności, czy talentu, czy pomysłu czymś tak naprawdę przykryć, bo w opowiadaniu masz rzeczy najistotniejsze no i właśnie. Musisz te istotne rzeczy przekazać w jak najbardziej zwięzłej formie, czego powieść od ciebie nie wymaga, bo w powieści możesz dać tyle ozdobników, że odwrócą zupełnie uwagę od tego, co ci nie wyszło. I to zgadzam się absolutnie. Niestety forma opowiadania zdaje się zaczyna gdzieś tam wymierać, już nieliczni piszą te opowiadania, albo nieliczni się sprzedają jako twórcy opowiadań. A może nieliczni potrafią to robić? Dlatego tego nie robią. Ale to też wynika, zobacz, antologie zbierające różnych autorów, która powinna być taką kwintesencją, wisienką na torcie, czy jakby powiedział Hajto, truskawką na torcie, nie jest czymś pożądanym, a masz tam tak naprawdę, można powiedzieć, próbki prac wielu autorów i możesz zdecydować się potem na tej podstawie, czy sięgnąć po tego, czy po tamtą, kogo czytać, kogo nie. Dla mnie to jest świetna sprawa, mimo że kiedyś uważałem inaczej, bo byłem fanem zdecydowanie powieści. Andrzej Filipiuk to jest kolejny autor, obok Sapkowskiego choćby, czy Kuby Małeckiego, który mi pokazuje, kurczę, opowiadania można działać opowiadaniami, można pisać coś naprawdę wyjątkowego. Można. Mam takie wrażenie, że problemem dzisiejszych czasów jest to, że my oduczyliśmy się oceniać pracę, a za bardzo oceniamy ich osoby. Twórców. Tak. Ileż to komentarzy, Andrzej Sapkowski, jaki to buc i w ogóle ham, prostak. Nie wiem, jakby była sympatia do autora wyznacznikiem tego, czy pisze dobre książki. No może większość ludzi tak sądzi. Znaczy niektórzy. No ale ilu było autorów w historii nawet, którzy byli po prostu skrajnie antyspołeczni, z którymi no, nie szłoby porozmawiać w ogóle. Wtedy może nie było spotkań autorskich i może tego nie było widać. Internetu wtedy nie było. Ale zobacz na takiego Dana Browna, no. Który przyjechał do Polski i nawet anime, anime do polskich fanów. No, dobrze. But nad bucami, a książki dobre pisze, no. No, ale widzisz, oceniasz już but nad bucami. Może miał gorszy dzień. Nie wiem, no. No, takie osoby nie mogą mieć gorszego dnia. Mówisz, że celebryta nie może mieć gorszego nie, dnia. Nie, ja uważam, że nie. No, powinien dobrze jeśli się idzie gdzieś, no wiesz, no jak tam gdzieś idzie sobie ulicą, ktoś go zaczepi, to ma prawo, nie? Bo no, nie jest w godzinach pracy, ale jak jest w godzinach pracy, no to powinien zachować jakiś poziom, prawda? W sumie jak kasjerka w Biedronce. Grzeczność do klienta przede wszystkim. No. Tak. No. Potrafić tą grzecznością z równowagi ten. Dobrze, wróćmy do książki. Andrzej Filipiuk moim zdaniem, niezależnie od tego, czy ja się prywatnie z nim zgadzam, czy nie, nie ma to dla mnie znaczenia, jeżeli on pisze tak świetne książki, jak napisał tę antologię Czarna Góra, bo to jest antologia, od której ja sądzę, że zacznę bardziej się przykładać do czytania jego książek, na pewno innych antologii, może nie Wędrowicza, który po prostu mi nie przypasował jako bohater. Dzieje się tak czasami, no i już. Natomiast jeżeli chodzi o twórcę takich opowiadań niezwiązanych, niezależnych, to jest to coś naprawdę fajnego. Tutaj trochę historii, trochę przekłamania historii, trochę przerobienia, ale jest to wszystko osadzone w takim fajnym stylu, tonie, gdzie można byłoby się czasami zastanowić, kurczę, brzmi jak prawdziwe. Czy faktycznie tam nie było jakiejś wojny, bomby atomowej, czy coś tam? Kurczę, no... Nie, ja jestem bardzo uradowany, że tę książkę przeczytałem, cieszę się strasznie. Jeszcze tutaj muszę dodać odnośnie jej wydania, że ma piękne ilustracje wykonane przez Pawła Zarębę. Bardzo klimatyczne, bardzo fajnie oddające klimat tej książki i bardzo, bardzo mi się to podobało. Jest takim fajnym uzupełnieniem całości. No i słowo na koniec. Co możemy zasugerować? Oceniajmy pracę nieautorów. Dokładnie tak, bo wiele tracimy przez to. Tak, wiemy też, że nawet na naszym kanale pojawiały się niegdyś komentarze odnośnie właśnie różnych autorów, w tym Andrzeja Filipiuka, że no nie, no tak, takich to rzeczy się nie czyta. A dlaczego? Dlatego, że złe? No proszę ja was. Dobrą książkę się czyta, bo warto po prostu, najzwyczajniej w świecie warto. Fajnie napisana językowo, kształtna, fabularnie, majstersztyk, miałem powiedzieć mistejsztyk, nawet nie wiem co chciałem powiedzieć. Majstersztyk fabularny, zwięzłe na temat, kompletne. Polecam, jeżeli szukacie dobrej literatury, która niekoniecznie zajmie wam milion wieczorów i nocy nieprzespanych. Subskrybujcie kanał, trzymajcie się ciepło. Cześć!